Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Doki Doki Summer Hope. W momencie, gdy szedłem do szkoły, zaskoczony zauważyłem Sayori czekającą na mnie na przejściu tutaj. W tym momencie właśnie zakończyliśmy sobie poprzedni odcineczek, jak kierujemy się do szkoły. Natomiast poprzedniej nocy nasz główny bohater miał koszmar związany z Natsuki i jej ojcem. Naprawdę to było przerażające, co tam się działo z twarzą Natsuki. I bardzo martwi mnie to, że po tym, jak mieliśmy koszmar związany z Sayori, stało się naprawdę coś bardzo złego. I tutaj może być analogiczna sytuacja, że z Natsuki też się coś złego stanie. Mam nadzieję, że nie, bo teraz się zaczyna największa pikanteria. Proszę, nie róbcie mi tego. Więc zaczynamy, ciśniemy i nie zapomnijcie również o zostawieniu tej super łapki w górę. Dobijmy pod tym odcineczkiem takie 2000 standardowo kciuków w górę. Jeżeli lubicie Doki Doki, naszą naburmuszoną koleżankę Yuri, jeżeli lubicie Monikę, czy też Sayori, albo pana Misia, to możecie tego kciuka zostawić. A i chodź, zbliż się. Sayori chyba zaczęła flirtować z Moniką. Wszystko jasne, nie była sama. Dzień dobry, to Monika, Sayori. Jaka niespodzianka, że was widzę tutaj razem. Jak się spało, braciszku? Teraz jesteś taka gadatliwa, a rano musiałam wyrzucić ciebie z łóżka. Nie miałaś o tym wspominać. Ale to było bardzo miłe z twojej strony, że przy mnie byłaś. Można powiedzieć, że miałam koszmarny poranek, wiesz? To wciąż boli, ale dopóki mam was, wszystko jest w jak najlepszym porządku. A ty jesteś moim aniołem, stróżem, Monika. Sayori, proszę cię, mówiłam ci, żebyś mnie tak nie nazywała. Wiesz, daleko mi do anioła, bardzo daleko. Monika. Hejka! O, Natsuki! Wszystko z tobą w porządku? Jest okej? Witaj, Natsuki. Cześć! O, wow, co to za przytłaczająca atmosfera. Wzruszam ramionami, widząc jej zakłopotanie. Sayori, chodź ze mną na sekundę. Okej. Natsuki złapała Sayori za rękę i poszła razem do przodu, by być poza zasięgiem naszego słuchu. Monika i ja podążamy za nimi. Urhara, możemy pogadać? Jasne, możemy. Ty też miałaś ten sen? Jestem w pewnej sytuacji, nie mam pojęcia, co zrobić. Jasne, nie wiem, jak mogę pomóc, ale postaram się ciebie nie zawieść. Cóż, chodzi o to, że Sayori może żywić do mnie pewne uczucia. Wiedziałem. Pewne uczucia? O, wiesz, martwi mnie to, że może być mną odrobinkę zauroczona. Zauroczona? Słyszałeś może o syndromie Florence Nightingale? Już tłumaczę. Zazwyczaj odnosi się do sytuacji, w której opiekun zaczyna coś czuć do osoby, którą się zajmuje. Jednakże działa to też na odwrót, gdzie pacjent czuje coś do swojego opiekuna. Myślisz, że to jest na rzeczy? Tak, w obu kierunkach. Obu? Ciszej! Tak, obu. Ja zrobiłam wczoraj coś głupiego i myślę, że pogorszyłam sy... Co wy tam zrobiłyście? Pocałowałam ją. Nie wiem, co sobie wtedy wyobrażałam. Siedziałyśmy na kanapie i rozmawiałyśmy o tym, jak postępuje jej leczenie. Powiedziała coś w stylu, ty jesteś moim lekarstwem, a ja to zrobiłam. Miałam jej pomóc z depresją i tylko wprowadziłam ją w niezręczną sytuację. Teraz nie jestem pewna, czy jest mną zauroczona, czy naprawdę mnie kocha. Co do siebie też nie mam pewności. Jakie to wszystko jest poplątane. Znasz ją lepiej niż ktokolwiek inny. Jakieś pomysły? Szczerze, myślę, że powinna z nią po prostu porozmawiać. Porozmawiać z nią? Myślałam o czymś głębszym. Po co? Kiedy Sayori próbowała się zabić, Natsuki i ja nie byliśmy w stanie pojąć tego, co mogło się dziać w jej głowie. Kompletnie nie rozumieliśmy tej sytuacji, tylko skazaliśmy się na niepotrzebne tortury. Gdybyśmy byli na tyle odważni, by z nią porozmawiać, oszczędzilibyśmy bólu sobie i jej. Bądź z nią szczera, uwierz, że ona też będzie. Powiedzmy, że Sayori nie reaguje dobrze na ludzi, którzy chcą ją chronić, nie mając bladego pojęcia, co może czuć w danej chwili, więc po prostu porozmawiaj z nią zamiast wmawiać sobie, jak się czuje, a wasze stosunki na pewno się poprawią. To dopiero było głębokie. Może nie jesteś taki tępy, na jakiego wyglądasz? Dzięki. Dlaczego ludzie tak mnie nazywają? Fajnie, że mogłem pomóc, chyba. A wy co to knujecie? My knujemy? To wy od nas uciekłyście i macie przed nami jakieś sekrety. To były babskie sprawy. Hej, ja też jestem dziewczyną. No i Urhara nie do końca jest kapitanem macho. Co proszę? Uważam, że też jest jedną z nas. Hej, jestem tak męski, jak to możliwe. Powiedział ten, co używa korektora i odżywki do włosów. Ej, no bez przesady. Powiedziałem ci to w sekrecie.
Hej, jeszcze im nie wspomniałam o twoich brokatowych kulach do kąpieli. Poważnie, Urhara? O, no weźcie. Czy to odpowiedni moment, by wspomnieć, jak bardzo lubił bawić się moimi lalkami w dzieciństwie? To też nie jest wyznacznik, ty Mendo, ty. To perfekcyjny moment. O kurczę. Natsuki, zapłacisz mi za to. Podeszła bliżej i złapała mnie za rękę. Stanęła na palcach, żeby wyszeptać mi coś do ucha. Mam taką na... O co chodzi z tym tonem głosu? Moje policzki przybrały czerwoną barwę, podczas gdy szliśmy, trzymając się za ręce. Podoba mi się ten moziak. Zacząłem się śmiać razem z nimi. Tylko prawdziwi przyjaciele potrafią tak ze sobą żartować. To sprawiło, że zdałem sobie sprawę z tego, jak jesteśmy ze sobą blisko. Trochę mi szkoda Yuri. Jest taka trochę wykluczona z tego całego grona naszego. To ten typ przyjaciół, który zawsze trzyma się razem. Kiedy dotarliśmy do szkoły, zaczęliśmy planować, kiedy i gdzie się spotkamy podczas obiadu i tak dalej. Nie mogłem się powstrzymać od uśmiechania się. O, cześć, Yuri. Hej. Zaczekaj. Co się stało? Yuri? Ej, co się stało? Niechodzenie do klubu literackiego po szkole jest dziwne. Co jest z Yuri? Tak się do tego przyzwyczaiłem przez ostatni miesiąc, że teraz wydaje się to nienaturalne. Ten wieczór jest jednak wyjątkowy. Poprawiłem mój płaszcz. Jestem zdziwiony faktem, że nie jest jeszcze na mnie za mały. Ale co się dokładnie stało z Yuri? My ją po prostu olaliśmy, jak do nas wołała, czy coś w tym stylu? Ubieram się raczej zwyczajnie. Usłyszałem pukanie do drzwi. Ona już tu jest. Otworzyłem drzwi, żeby wpuścić Natsuki. Hej! Chyba olaliśmy Yuri. Szkoda mi jej. Tak jak wcześniej mówiłem, że Yuri jest szalona i w ogóle, to teraz jest mi jej naprawdę szkoda, jeżeli faktycznie ją olaliśmy, tak po prostu. Więc dzisiaj wyjątkowo wszyscy w komentarzach hashtag biedna Yuri. I jakieś słowa otuchy dla niej, która została aż tak bardzo pominięta. Biedna Yuri. I zostaw lajka, jeżeli wcześniej zapomniałeś. Hej! Przeszła obok mnie i rzuciła na podłogę różowy plecak. Mogę się tu przebrać? Możesz. Jasne, możesz to zrobić w moim pokoju, ja już jestem gotowy. Dzięki, widzimy się za chwilkę. Uśmiecham się do niej, gdy wchodzi po schodach. Ciekawe, w co się przebierze. Widziałem ją tylko w mundurku i spódniczce. Nie wygląda na kogoś, kto na okrągło ubiera się elegancko, ale ładnemu we wszystkim ładnie. Mamy dużo czasu na przyjazd taksówki, więc może się przebierać tak długo, jak chce. Znowu poprawiłem swój płaszcz, już dawno nie byłem taki nerwowy. Przez ostatnie tygodnie szybko się do siebie przyzwyczailiśmy. Pierwszy dzień w klubie, poznawanie każdego, ślinienie się na widok Yuri, czuję się, jakby to się wydarzyło tak dawno temu. Przybywanie z Natsuki i żywienie do niej takich uczuć jest teraz normą. Do takiego stopnia, że nie wyobrażam sobie życia bez niej, dlatego zamierzam jej dziś powiedzieć, co naprawdę czuję. Po 10 minutach usłyszałem, jak Natsuki schodzi po schodach, więc co o tym myślisz? Nie jestem pewien, czego się spodziewać. Odwracam się. O! Też chcę zobaczyć, proszę. O, wow! Bardzo ładnie. No, Natsuki, wyglądasz uroczo, nieprawdaż? Wyglądasz przecudownie! I to zakłopotanie w jej twarzy. Naprawdę? Naprawdę wyglądasz nieziemsko w tej sukni. To moje najlepsze znalezisko. Nie mogłam się wprost doczekać, by ją włożyć. Bardzo mi się podoba. Ty też nawet wyprzystojniałeś. Nie jestem przyzwyczajona do twojego stroju. Jesteś raczej typem osoby, który nosi codzienne, zwykłe dżinsy i koszulkę. Hej, wygląd nie jest taki ważny. Oczywiście, że nie. Na zewnątrz dało się słyszeć dźwięk klaksonu sygnalizujący, że nasz transport przyjechał. O, to chyba po nas. Tak, gotowa? Oczywiście. Pora na jedzenie! Dobrze, to idziemy wcinać. Podczas gdy jedziemy, słońce zaczyna zachodzić na naszych oczach. Mój stres sięga zenitu. Ciekawe, czy Natsuki też jest taka zestresowana. Spotkałem się z nią wzrokiem i uśmiechnęliśmy się do siebie niepewnie. Chyba się nie myliłem. Chwyciliśmy się za ręce, od razu poczułem się lepiej. Jej maleńkie dłonie są tak delikatne w dotyku. Nie mam czym się przejmować. Dzisiejszy wieczór będzie doskonały. Taksówkarz zatrzymał się przed budynkiem, w którym znajduje się restauracja. Wielkim hotelem w samym środku miasta.
Będziemy zmierzać na najwyższe piętro. Pomogłem Natsuki wyjść z taksówki, wziąłem ją pod rękę i zaczęliśmy zmierzać do naszego celu. Uuu, jak romantiko i w ogóle. Chociaż wolałbym, żeby tu była normalna twarz Natsuki z Doki Doki. Reszta po prostu namalowana przez twórców tego moda, ale na przykład twarz wstawiona już z normalnego Doki Doki, moim zdaniem. Nie zajęło nam to zbyt dużo czasu, aby usiąść. Dobrze, że zarezerwowaliśmy sobie wcześniej miejsce. Sam wystrój pomieszczenia wygląda na bardzo drogi. Przez okna znajdujące się w pobliżu naszego stolika mamy widok na panoramę miasta skąpanego w blasku księżyca. Natsuki wydaje się być pod wrażeniem. Jejku, mówiłeś, że to ekskluzywna restauracja, ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Czy stać nas na to? No, rodzice mi nie żałują pieniędzy, kiedy wyjeżdżają, więc no... bananowy chłopiec, co? Dobrze trafiłam. Hej! Natsuki wystawiła język. Pieniądze mnie nie obchodzą. Jeśli wolno mnie spytać, czym zajmują się twoi rodzice? Mają własną firmę, w której zajmują się importem. Większość czasu spędzają za granicą. Można więc powiedzieć, że mieszkam sam. Nie czujesz się samotnie? Ech, mech, czasami. Zawsze mam pod ręką Sayori, więc nie jest tak źle. Jest w tej samej sytuacji, co ja. Jej rodzice pracują dla moich. Poważnie? Ta, właśnie tak się poznaliśmy, przez te całe spotkania i tym podobne. To słodkie, fajnie, że możecie na sobie polegać. Chociaż propozycja mieszkania bez rodziców brzmi kusząco. A co robią twoi rodzice, Natsuki? Mój tata jest doktorem, pracuje w lokalnej klinice. O, doktor Shirai, widziałem go parę razy. Wyglądał na miłego gościa. Wydaje mi się, że Natsuki trochę przesadza, mówiąc, że jej ojciec jest surowy. Nie przesadza, oj, nie przesadza. Jeśli chodzi o mamę, nigdy jej nie poznałam. Zmarła podczas porodu. Natsuki... Hej, nie przejmuj się mną, przywykłam. Mimo wszystko chciałabym ją poznać. Zanim zdążyłem o to dopytać, do naszego stolika podszedł kelner. Natsuki wygląda na zakłopotaną. Wszystko w porządku? Wiem, co chcę zamówić, tylko... Nie przejmuj się, możesz zamówić co tylko zechcesz. Nie o to chodzi, to coś innego. Kelner tupie nogą ze zniecierpliwieniem. Widać, że ma dużo do roboty. No to spokojnie, podaję mu moje zamówienie, żeby kupić trochę czasu. Wzrok Natsuki błądzi po sali. Wyraźnie widać, jak bije się z myślami. Kiedy skończyłem składać zamówienie, Natsuki podniosła wzrok znad karty. Wiesz co, walić to! Zaczęła wymieniać całkiem sporo dań. Co? Definitywnie będę przez jakiś czas na diecie składającej się z ramen. Ten uśmiech na jej twarzy. Czy ty zamówiłaś parę dań? Czy ty naprawdę to zrobiłaś? Warto było. Kelner znika za rogiem i znów możemy wrócić do rozmowy. Ile ty tam tego zamówiłaś? Wybacz mi, ja nie chcę za dużo przytyć, ale skoro nadarzyła się taka okazja, czemu nie? Nie chcę za dużo przytyć? Przecież Natsuki to sama skóra i kości. Czasami mam wrażenie, że odleci przy najmniejszym podmuchu wiatru, ale wspominając czasy z Exit Music, gdzie była tam głodzona i w ogóle, to dobrze, to weź wszystko, co tam mają w tej kuchni, w tej restauracji. Bierz co chcesz. Powinna pamiętać o przynoszeniu sobie drugiego śniadania do szkoły. To nie tak, że nie ma apetytu. Urahara, jesteś zły. Nie, po prostu nie martwiłbym się na twoim miejscu o kalorie. Nawet jeśli przybierzesz na wadze, wciąż będziesz dla mnie tak samo atrakcyjna. Natsuki nie odpowiada. Wygląda na bardziej zakłopotaną niż przedtem. Głupku, to... To miłe z twojej strony. Właśnie to w tobie lubię, Urahara. Nie troszczysz się o to, jak wyglądam. Lubisz mnie za to, jaka jestem. To nie jest nic niezwykłego, ale to wiele dla mnie znaczy. Natsuki, to normalne. Wiem, że minęło niewiele czasu, ale jesteś dla mnie naprawdę ważna. Koch, kelner przerywa moje zdanie, przynosząc jedzenie. Dziękuję, ale bardzo nie w porę. To było szybkie. Przed nami pojawia się mnóstwo różnorodnych dań od zup po owoce morza. Zachwycenie maluje się na naszych twarzach. Naprawdę Natsuki zamierza to wszystko zjeść? To nie tak, że w nią wątpię. Po prostu to naprawdę dużo jedzenia. Natsuki jednak zdaje się mieć wilczy apetyt. Wszyscy klienci patrzą na nią ze zdziwieniem, gdy opróżnia kolejny talerz. Nie obchodzi mnie to, co oni myślą. Ważne, że jej smakuje. No właśnie, niech się naje. Kiedy skończyliśmy jeść, szybko posprzątano nasz stół. Jejku, to było takie pyszne. Mogłabym jadać tu codziennie. Zaśmiała się, widząc moje przerażenie. Żartowałam, nie narażaj cię na takie wydatki. Dzięki, Urahara. Za dzisiaj było wspaniale. Mam nadzieję, że pójdziemy teraz do domku. Czy to nie będzie problem, jeśli wrócimy do ciebie na chwilę? Czytasz mi w myślach? Dobrze, bardzo dobrze. Czy twój tata nie czeka na ciebie w domu? Nie, myśli, że jestem u Yuri.
Kto wie, co zrobi, jeśli się dowie, że wyszłam gdzieś z chłopakiem. Mówiłaś wcześniej, że jest dość surowy. Hej, Urhara, tak? Wracajmy do domu, okej? Jasne. Dobrze, idziemy do domku. Zapłaciłem i poszliśmy do windy. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, złapałem dla nas taksówkę. Natsuki milczy przez resztę drogi. Nie wygląda jednak na złą, czy też obrażoną. Raczej na zdecydowaną. Widzę ogień tańczący w jej różanych oczach. Co tam się wydarzy? Ach, jesteśmy. Przeciągnąłem się, przechodząc przez drzwi wejściowe. Wydawało mi się, że jechaliśmy wieki. Jak się czujesz? Dobrze, dzięki. Jesteś pewna? Wyglądasz na zamyśloną. Nie, jest okej, naprawdę. Pójdę przebrać się w coś wygodniejszego, dobra? Spoko. Przebrała się dość szybko, a gdy skończyła, zawołała mnie. Spędziliśmy większość czasu na czytaniu Parafight Girls. Zawsze to robimy, gdy mnie odwiedza. Usiedliśmy na łóżku i oparliśmy się o wezgłowie. Dziewczyna przytuliła mnie czule. Nie skupia się dłużej na mance. Patrzy w nicość. Wydaje się być cieplejsza. Trzyma mnie też mocniej niż zazwyczaj. Hej, Urhara. Tak? Nigdy ci nie mówiłam, o czym marzę, prawda? Raczej nie. To banalne, ale chcę założyć rodzinę. Rodzinę? Tak, nic wymyślonego. Chcę mieć męża, dzieci, psa lub coś w tym stylu. Wiem, że to marzenie nie jest zbyt ambitne, ale ja po prostu chcę wiedzieć, jak to jest żyć w szczęśliwej i kochającej się rodzinie. Nie teraz telefon! Natsuki, nie dogadujesz się ze swoim ojcem? Wiem, że jest surowy, ale... Tylko surowy? Chyba mówimy o innych osobach. On jest potworem. O nie! Czyli jednak faktycznie i w tym odziaku on jest naprawdę straszny. Czy Natsuki nam teraz wszystko powie? Co to ma znaczyć? Boję się, Urhara. Boję się tego, co mi zrobi, jeśli komuś o tym powiem. Nie mam innego miejsca, do którego mogłabym uciec, ale nie zbliżymy się do siebie, jeśli ci o tym nie powiem. Jedyną rzeczą, która bardziej mnie przeraża, jest myśl o tym, że mogę cię stracić, Urhara. Nie mogę ciebie dłużej okłamywać, nie mam siły się z tym wszystkim kryć. Spójrz. Zeskoczyła z łóżka i pomogła mi wstać. Stanęła na palcach, żeby złączyć nasze usta w delikatnym pocałunku. Kończę z sekretami. Odsunęła się ode mnie i wzięła głęboki wdech. Rumieniąc się, podniosła bluzkę, żeby ujawnić... Nie! Ja wiem, siniaki. Paskudne, purpurowe siniaki znajdujące się na brzuchu dziewczyny. Zaczęła się trząść. Natychmiast odwróciła wzrok, żeby nie patrzeć na moją reakcję. Rozumiem ją. Pewnie nie mam teraz najprzyjemniejszego wyrazu twarzy. Nie, kiedy widzę to... Dlaczego? Dlaczego ktoś jej to zrobił? Natsuki, czy to... Mój tata? Tak... To jego sprawka. Moje obawy się potwierdziły. Czuję się okropnie. Jest tyle rzeczy, które chcę powiedzieć, ale jedyne, co byłem w stanie z siebie wykrztusić, to... Dlaczego? Nie wiem, nie chce mi powiedzieć, tylko bardziej się złości, gdy go o to pytam. Kiedy byłam mała, on zawsze był dla mnie miły. Pewnego dnia po prostu zmienił się. To wydarzyło się, kiedy dostałam swojego pierwszego, no wiesz, okresu. Wystraszyłam się, próbowałam z nim o tym porozmawiać, on przeraził się jeszcze bardziej. Miał obsesję na punkcie mojej wagi, ograniczył mocno moje posiłki. Mówił mi, jak mam się ubierać, ustanowił ciszę nocną, zakazał zbliżać się do chłopców. Byłam... Wiecznie głodna i zdezorientowana, ale on wiedział, co jest dla mnie najlepsze. W końcu to mój ojciec, prawda? Jednak kiedy trochę podrosłam, zaczęłam go o to pytać. Zrozumiałam, że to nie jest normalne. Powiedziałam mu, że poskarżę się nauczycielowi. Wtedy pierwszy raz mnie uderzył. Nie chodziłam do szkoły przez 2 tygodnie, bo miałam podbite oko. Zagroził mi, że jeśli komuś powiem, komukolwiek, zabije mnie. Nie wierzę w to, co słyszę, jak on może ją tak traktować. I ona musiała sobie radzić z tym sama? To niewybaczalne. Natsuki, ja przepraszam, nie miałem pojęcia. Dlaczego nie zauważyłem tego wcześniej? Nie musisz przepraszać, ja to przed tobą ukrywałam. Niektórzy coś zauważyli, zastanawiali się, czy wszystko jest ze mną okej. Moja babcia też nie była niczego świadoma. Zawsze mnie gdzieś ze sobą zabierała. Kupowała ubrania, jedzenie, a nawet telefon. Pofarbowała mi też włosy. Mój tata nie mógł nic zrobić, gdy ona była w pobliżu. Widocznie musiał dbać o swój wizerunek. Jestem przekonana, że Yuri też coś podejrzewa. Yuri to wiele wyjaśnia. Po wszystkim, co przeszła, wciąż jest dobrą osobą. Jednak wciąż nie usłyszałem odpowiedzi.
odpowiedzi na moje pytanie. Co teraz? Co zrobimy po tym wszystkim, co przeszła? Musimy cię uratować z tej sytuacji, to prawda. Zostań już tutaj, możesz zamieszkać w tym domku. Musimy cię uratować z tej sytuacji, dokładnie tak. Trzeba definitywnie coś z tym zrobić. Nie możesz tam dłużej mieszkać, musisz się wyprowadzić. Nie jesteś dzieckiem, nie musisz z nim już mieszkać. I gdzie pójdę? Wciąż chodzę do liceum, nie stać mnie na własne mieszkanie. Babcia nie żyje, a jeśli miałabym zamieszkać z Yuri lub kimkolwiek innym, musiałabym wszystko wytłumaczyć tej osobie oraz jej rodzicom. A jeśli on się dowie, że chcę uciec, na pewno mnie zabije. Nie mam gdzie się podziać. Więc co mam zrobić? Zachowywać się naturalnie po tym wszystkim, co mi powiedziałaś, to... Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. I co mamy niby zrobić? Możesz tutaj zostać. Słuchaj, ja nie powiem ci, co masz zrobić. Jesteś silna, Natsuki, wiem to. Zaproponuj, żeby tu została. Tak długo dawałaś sobie z tym radę i nadal masz wspaniały charakter. Wcale mnie nie potrzebujesz, ale błagam, daj sobie pomóc. I jak? Natsuki, wiesz, do czego zmierzam. Ale to za wcześnie. Nie obchodzi mnie to. To jest ważniejsze niż nasz związek. Tutaj chodzi o twoje bezpieczeństwo. Nawet jeśli to będzie dla nas za dużo, chcę zapewnić ci bezpieczne miejsce zamieszkania. Błagam, zamieszkaj ze mną. Tak! Dokładnie tak. Mylisz się. To znaczy? W moim przypadku nie mogłeś się bardziej pomylić. Ja naprawdę cię potrzebuję. Zawsze musiałam polegać tylko na sobie, ale odkąd pojawiłeś się w moim życiu, wszystko się zmieniło. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Ja... Kocham cię, tak bardzo cię kocham, dlatego ci zaufam, okej? Nigdy cię nie zawiodę, obiecuję. I też cię kocham. To taki oklepany tekst. Przecież tego ode mnie oczekiwałaś. Oczywiście, że tak. Więc chcesz się ubrać? Nie. Pamiętaj, mój tata myśli, że jestem teraz u Yuri. Natsuki nachyliła się nad swoim plecakiem, zauważyłem w nim wystający rękaw jej mundurka. I tak nie planowałam wrócić na noc do domu. Zamarłem. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Co wydarzy się tej nocy? Jak potoczą się losy Natsuki, naszego głównego bohatera? Tego dowiemy się już w kolejnym odcineczku. Ja nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co tam dalej się wydarzy. Ale przeczuwam taką naprawdę mocną pikanterię. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem trzymajcie się i hejos!